rasistów w obronie matki ziemi. Jesteśmy tutaj, aby zaprotestować przeciwko elektrowni Pątów, przeciwko dobywaniu i spalaniu węgla brunatnego w całym regionie Wielkopolsce. Protestujemy przeciwko szkodom w środowisku, szkodom w zdrowiu ludzi. Przede wszystkim spalanie węgla i innych paliw kopalnych przyczynia się w największym stopniu do zmian klimatu. Wierzymy, że jeszcze możemy powstrzymać te najgorsze zmiany. Czerwona linia jest takim międzynarodowym symbolem oporu ruchów społecznych wobec przemysłu wydobywczego, wobec spalania paliw kopalnych. Jest bardzo złe dla środowiska oraz dla okolicznej ludności. Cierpią na tym rolnicy, przez tą odkrywkę opadają wody gruntowe. Jest bardzo złe nawodnienie. Ta czerwona linia symbolizuje granicę. Granicę, którą stawiamy my jako społeczność przemysłowi wydobywczemu. Węgiel jest coraz gorszej jakości. Sieci przesyłowe i cała infrastruktura to jest stara rzecz. I nie możemy niestety pozwolić, by lobbyści zarabiali pieniądze. Mimo wszystko jako górnik to ja jestem przeciwko tego typu działalnościom górniczym, eksploatacyjnym. Uważam, że powinno się więcej uwagi poświęcać odnawialnym źródłom energii. Natomiast niezależnie od tego, czy ktoś wyjdzie porozmawiać z nami, czy nie, jesteśmy tutaj, żeby symbolicznie okazać nasz protest. Dajemy świadectwo temu, co tutaj się dzieje. Idziemy tutaj do skutku, że jakby nie odpuszczamy. Będziemy patrzeć na ręce władzy i na ręce przemysłowi. Będziemy tutaj tak długo, jak będzie trzeba. Solo tylko do